Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami kolejny odcinek Insight. Przyznam się wam do czegoś, ponieważ nagrywałem przed chwilą ten odcinek. I niestety miałem problemy techniczne i muszę to nagrać jeszcze raz. Moje reakcje na początku, niestety nie zobaczycie ich do pewnego momentu, do tego samego momentu, w którym skończyłem. Działo się w tym odcinku sporo, to zobaczycie. Będzie zagadkowo, nie będzie fabularnie, tak wam stracę. Ale też będzie fajnie, także polecam oglądać. A my kroczymy sobie dalej. Mamy drzwi, które musimy otworzyć. Cyk. Na szczęście tym razem uda mi się zrobić wiele rzeczy szybciej. I tak, tutaj mamy gościa z zakrętami. To za chwilę do niego wrócimy. No może nie takie za chwilę, bo musimy parę zagadek zrobić. Ale zaraz zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Jestem mega zły na siebie, ponieważ w całej mojej karierze YouTube'owej zawsze miałem problemy techniczne. Ale jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zapomnieć włączyć nagrywania. I zdarzyło mi się to dzisiaj. I muszę sobie zanotować, nie wiem, kateczkę powieszę, zacznij nagrywać. Już sprawdź, się nagrywa. Na szczęście Insight jest to gra, gdzie nie ma autosave'ów i można wziąć wczytaj tutaj i w każdym momencie sobie wczytać. Widzicie? Wczytałem w tym miejscu i mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, siedem kropek dalej autosave'ów. Więc tyle udało mi się przejść w odcinku, więc tyle zrobimy i teraz. Okej, zapalmy tutaj. Czemu numer 19? Jak widzicie, jeden gość tutaj stoi. Jak wejdę ja, zmienia się na 18. Potrzebujemy 20 osób tutaj, żeby to odblokować, łącznie ze mną, czyli 19 plus ja. Na sam początek zejdziemy sobie na dół. Oryginalnie też na dół poszedłem na początku. I zobaczymy, co nas tu czeka. Oczywiście postaram się komentować tak, jakbym nie wiedział, co się dzieje, bo wiadomo, jest to gra na ślepo, a mi się niestety udało nagrać to tak, że to nie jest na ślepo. Więc brawo ja. Nie pamiętam, gdzie to się szło, czy tutaj, czy na dół. Możemy zejść tu na dół najpierw. Tak, mówię, że się postaram komentować, jakby nie wiedział, co się dzieje, ale jednak jest to nieuchronne i nieuniknione. Tu mamy 5 osób. U góry mamy to urządzenie, które kontroluje ich. Musimy tam się dostać. Nie ma innej drogi, tylko przez wodę. Na szczęście tej kreatury wodnej już nie ma. I miejmy nadzieję, żeby jej znowu nie było. Tak tylko powiem. Miejmy taką nadzieję, żeby jej znowu nie było. Zaczepnijmy powietrza, płyniemy dalej. Cyk, cyk, cyk. Tu możemy wypłynąć spokojnie. I wyjść. Ok, i teraz mamy linkę, jedną, drugą. I musimy przejść oczywiście tam na górę. Musimy to wszystko obejść. Ej, jestem w dobrym humorze mimo wszystko, ponieważ Insight jest to fajna gra i granie tego jeszcze raz nie jest czymś złym. Jednak jak wiecie, chciałem wam pokazać moje pierwsze doświadczenia z tą grą, a nie chcę udawać, po prostu nie chcę udawać. Jeżeli na przykład robimy YouTube i udajemy kimś, kim nie jesteśmy, czy robimy cokolwiek i nie czerpiemy z tego radości bądź satysfakcji, to nie ma sensu tego robić. Tak samo ja nie nagrywam, jeżeli nie mam do tego weny, bądź nie mam ochoty na to, więc tego po prostu nie nagrywam. Pierwszy raz, o to mi parę sklepisza spadło. Pierwszy raz to urządzenie się urwało i teraz mamy je, jak widzicie, na głowie. I trzymamy się ręką też. I dzięki temu właśnie, jak widzicie, mamy teraz do kontrolowania typów. I oni nas złapali przy upadku i mogą nas też wybijać do góry. Co nam się mega, mega, mega za moment przyda. Okej. I to oryginalnie zjeżdża na dół, także musimy ich sobie tutaj na górę dać, że tak to ujmę. Okej, chodźcie panowie na górę. Dobra, ja już trochę wyprzedzę. I tak mnie dogonią. Są szybsi ode mnie, w końcu to są mężczyźni poważni. Teraz pójdziemy sobie na lewo, potem na górę samą. I potem na środek. Taka jest nasza tutaj. Taki jest nasz plan. Okej, tu mieliśmy linkę, ją mijamy, ponieważ tutaj mamy wagon, bądź cokolwiek to jest. I musimy to pociągnąć oczywiście w kilka osób. Sam bym nie dał rady. Próbowałem.
i musimy na ten wagon się dostać. Musimy dostać się na wagon, nie przed wagon, bo będzie źle. Oki. Mogę też wybijać, jak widzicie, konkretne strony, co nam się przyda. Jeszcze nie teraz, ale nam się zdecydowanie przyda. Oki. Idziemy tu na lewo. Oni nam popchną ten wagon. I my będziemy na nim. Więc nie musimy się tego obawiać. Proszę bardzo, elegancko. Dawać, panowie. Pięknie, pięknie. Też żałuję, bo się wystraszyłem w jednym miejscu, ale nie pamiętam w którym miejscu. Jedyne co to wiem, że się wystraszyłem. Także mam nadzieję, że znowu się wystraszę. Przynajmniej będę miał to na odcinku. Przysięgam, że nie pamiętam gdzie to jest. Ok. Co my tu mamy? Dobra, ok. Tutaj mamy typów góry w takiej puszce zamkniętych. My musimy to odblokować najpierw, odpalić to. Niech to pójdzie do góry. My zrobimy sobie tą skrzynkę i dajemy to pod to, żeby to, proszę bardzo, było wyżej. Dzięki temu możemy to odpalić na wyższej wysokości, dzięki temu to poleci wyżej i będziemy mogli do tego doskoczyć tutaj. Proszę bardzo. I mamy kolejnych typów. Mamy trzech typów, super. Ok, chodźcie panowie. I to co mówiłem na odcinku, zobaczcie, że oni są wyprani, tak jak ja tak mówię. Nie mają osobowości pewnie, nie mają praktycznie mózgu już, można powiedzieć. I dzięki temu ja myślę, że oni do tego nie mają twarzy, ponieważ oni są nikim już tak naprawdę. Oni są nikim, oni są... nie mają wizerunku żadnego, no nie? Więc to zdecydowanie... Jest jakaś teoria, jest jakaś głębsza myśl na tą grę. A co się dokładnie dzieje? Po co oni wykorzystują w ten sposób? Tego się... Może dowiemy, może nie, tak naprawdę. Wszystko się okaże. Tutaj jest ogólnie znajdźka, ale też do niej idę, ponieważ ją zebrałem wcześniej. Sprawa wygląda tak, że idziemy tu i mamy psy. Za pomocą naszej pochodni możemy je odganiać, trzymając strzałkę, kierunek i w dół. Lewo, prawo albo w dół i musimy je odganiać na bieżąco, lewo, prawo. Jak pies właśnie w ten sposób odbiegnie, to możemy się obrócić. O właśnie, i możemy iść dalej. Jak pies będzie za blisko, a my będziemy za blisko psa, to on nas zje. Więc musimy na to uważać, to bardzo. Dobra. Nieźle. Okej. Nie pokazuję 2 na 14 chyba jest, znajdzie? Nie pokazuję tak, ponieważ ją zebrałem, więc pokazywać tak nie będzie. I to była cała znajdźka, widzicie? Jeszcze tak mówiłem, posłuchajcie. Dźwięk ognia jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Okej. Żegnaj pochodnia. Opuszczam cię i to miejsce. Będziemy kierować się na samą górę teraz. Z resztą osób, które są tam. Tam chyba jest 5 osób, tu mamy 3, czyli łącznie ze mną jest 9. Tam jeszcze jedna osoba stoi, więc jest 10. No potrzebujemy jeszcze kilku. Okej, zbieram moją małą armię. Ta zagadka jest bardzo fajna, ponieważ no trzeba myśleć na kilku poziomach i zawsze lubię takie zagadki, gdzie na przykład jest tylko jeden pokój i masz tu zagadkę, rozwiąż ją. Zawsze bardziej lubię zagadki, gdzie faktycznie mamy kilka poziomów i musimy posklejać różne elementy na poziomie i to wszystko potem gra ładnie. To jest zawsze bardzo satysfakcjonujące. Na przykład w Minecrafcie, jeżeli mamy dużo farm, czy dużo miejsc, które się potem ze sobą łączą, na przykład, nie wiem, kilka farm i łączy się do magazynu. Nie jest zagadka, ale wiecie o co mi chodzi. Też bardzo fajna rzecz. Pójdziemy na lewo tutaj. Mamy klatkę z ludźmi i tam na dole będziemy widzieć zaraz... O proszę bardzo, te kraty, które mijaliśmy. Tam też musimy przejść i uwolnić typa albo dwóch typów. Sukces, oni żyją. Nic mu się nie stało, jest okej.
No i też fajnie byłoby, gdyby faktycznie tych wszystkich ludzi udało się ratować w tej grze. Chociaż, jeżeli człowiek faktycznie ma taki typowe pranie mózgu, nie pamięta kim jest, nie pamięta nic, to czy faktycznie taką osobę da się uratować? Czy da się przywrócić to, co miał kiedyś w sobie, no nie? A szczególnie mózg. Jak mózg to jest przecież organ, którego naukowcy nie zbadali całego do tej pory. Tak samo nie umie nauka wyjaśnić snów. Skąd się biorą sny, czemu są takie powalone, czemu nas głowa boli i tak dalej, i tak dalej. W sensie po snach, nie że czemu ogólnie nas głowa boli. Bo to jest wiele różnych wytłumaczeń na to. Tu rzuciliśmy osobę na dół. Niestety ona jest martwa albo śpi. Jedno z dwóch. Więc nie będzie mogła z nami chodzić. Okej, okay, środkowe piętro, idziemy na lewo. Jeszcze tu będzie niedługo zagadka, którą zrobiłem raz przypadkowo. Nie mam pojęcia, co zrobiłem drugi raz. Tu się budzą ludzie z klatki. Nie mam pojęcia, ile typa już mamy. Ja wiem, że jak to otworzymy i tu wejdziemy, to będziemy mieli full, będziemy mieli wszystkich, którzy są nam potrzebni. Cyk. Jest jedna osoba. A nie, tu jest więcej osób, tu jest zagadka. No tak, dobra. Tu mnie proszę wybić do góry. Cyk. I tu mamy minecarta, tu mamy wózek, jak widzicie. I musimy tak, musimy zrobić tak, żeby oni się rozpędzili i wjechali tu na górę i nie uderzyli w to. Super, udało się za pierwszym razem. Wpadają z nich jego cztery osoby i dzięki temu mamy dosłownie wszystkich, których potrzebujemy. Pięknie. I teraz musimy iść całą drogę na prawo do tego guzika, który tam był i będziemy mogli pójść dalej. Mi się wydaje, że nie pominąłem niczego. Jeżeli pominąłem, to przepraszam. Będę się musiał wrócić. Ale raczej nie. Raczej jest wszystko ok. Byliśmy w każdym miejscu możliwym, więc powinno być ok. Chodźcie, chodźcie panowie. I panie może. Nawet nie wiem w sumie. Tu się ci budzą. Patrzcie na guzik. Tak, jest elegancko. Tego przyciągamy, stajemy my i drzwi się otwierają. Super, pa! Okej. O, zepsuło nam się urządzenie. I teraz tak jak mówiłem, że to jest fala dźwiękowa tutaj, albo jakieś, nie wiem, fale radiowe. No i jak to nas grzmotnie, to umieramy, musimy się... O Jezus! Musimy się chować. To było to miejsce. Jezus, okej. Dobra, musimy poczekać tutaj. I pobiec tam na prawo. Za wcześnie. Bo jest takie... Bum! Od razu takie dwa jakby tąpnięcia. Nie wiem jak to nazwać dokładnie. No to niech się rozwali. Klamka pokazuje, no, że lepiej stary uważaj, bo to cię sprzątnie i to bardzo szybko. Teraz, dobra. Szybko, młody, szybko, szybko. Okej. Tu musimy teraz powiedzieć, że tą dźwignię w locie kliknąć. To się otworzy dzięki temu. Proszę bardzo. To się powinno udać. Udało się, dobra. Lecimy dalej. Udało się, pięknie, elegancko. O, i tu jest ta zagadka, o której mówiłem. Ona jest ciężka. W sensie prosta w zamyśle, ale musimy sobie to dobrze wyliczyć. Dobra, czy to mi się uda? Udało się, dobra, sukces, udało się. Zobaczcie teraz muzyka, jak słyszeliście. Tak, muszę tam teraz zejść. Także mnie to ochroniło. O mój Boże, o mój Boże! Nie mam pojęcia tutaj to obrania mnie, ponieważ byłem połową ciała za tym, no ale udało mi się.
Okej, okay, tu muszę teraz wejść szybko, uwaga. Dobra. Chyba zrobiłem to w dobry sposób. Tak, udało się. Te zagadki idą gładko. Chyba ten odcinek będzie trochę dłuższy niż to, gdzie ja skończyłem. Chowamy się za tym. No tutaj manekiny, jak widzicie, to jest co, ludzie, to są manekiny. Mogę to wywnioskować po tych kółkach, to są te manekiny, które się używa do testów, no nie? Do crash testów. Okej, okay, tu nam się kończy bajerka, więc to by się obyciło i nas przetnęło przy okazji. To nie musi być całe za bajerką, wystarczy, że będzie kawałek, to już idzie, już się wiadomo. To jest kolejna zagadka, ale ta zagadka jest prosta akurat. Znaczy jak każda, jeżeli wie się jak ją zrobić, prawda? Okej. Okej, okej. Dobra, i teraz szybko tutaj na dół. Za tą rurę. Cyk. Elegancko. No to poszło. Nie mogę powiedzieć, że nie. Nie wiem ile nagrywam, ale poszło to bardzo gładko. Dlatego pozwolę sobie iść troszkę dalej. Pięknie. Możemy iść dalej. Klikamy guziki i zjeżdżamy. Pięknie. No elegancko, to była bardzo fajna sekwencja. Skończyłem tu przed tą windą. Teraz zobaczymy co będzie dalej. Na szczęście tej fali dźwiękowej, czy fali uderzeniowej, czy co to było, uciekliśmy, tak? O, albo nie! Albo nie! Albo nie, albo nie, albo nie, albo nie. O, shit, oh, shit, oh, shit, połóż się na ziemi! Połóż się na ziemi! Na ziemi się połóż! Shit, 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 shit! O, woda. No świetnie, świetnie się podoba. Otwieraj to, otwieraj to, otwieraj to! Otwieraj młody! Dobra. Dobra. O, tu jest włas, dobra, okej. Okay. Tak samo się czuję, młody. Dobra. Możemy iść dalej. Tu mnie jeszcze nie było. Zobaczmy, jak to pójdzie. O, rany boskie. Dobra, to było ciekawe z tą windą. Oki. Doki. Kolejny świetnie. No, okej, okay, to będą się na czas zrobić. Czy ja dam radę? Dałem. Pięknie. Oj, światło zapalone tymi drzwiami tam. Okej. Okay. Wcale nie były jakieś światło, tylko takie niebieskie, ładne. Po raz kolejny woda. Tu się nie dostaniemy. A czy dostaniemy się gdzieś? Tak, dostaniemy się tutaj gdzieś na dół. Mam nadzieję, że ta kreatura wodna nie wróci. Bardzo bym nie chciał się z nią spotkać. O, teraz mamy dwa. Te, nie mam pojęcia naprawdę jak to nazwać. Generator? Czy to co jest? Nie mam żadnego pojęcia jak to nazwać. Co za guzik? Czy ja dobrze rozumiem, że... Nie wiem, tak teraz nie podziała, ale chcę sprawdzić. O, jest, zdążę. Ale chyba wiem o co chodzi. Mogę się mylić też. Najpierw odpalamy to, no nie? Skaczemy tu szybko. Zepsułem. Zrobiłem dokładnie to samo co zrobiłem przed chwilą. Tylko pytanie, nie o to mi chodziło. Żeby to dać na to, no nie? Udało się, dobra. O to chodzi? O to chodzi najwidoczniej, żeby to chodzi wyżej. No okej, okay, a ja tu mogę iść w prawo jeszcze. Co tu jest? A, tu jest szyba tylko. O mój... O Jezus. Oh God. Czy on ma przy brzuchu
pępowiny? Tak to wygląda? Pewnie nie, ale tak to wygląda. To był ciekawy widok. To jest coś, czego nie powinienem zobaczyć. Nie wiem, jak z tym się czuć, ale jeżeli to jest coś, z czym się będę mierzył, to ja podziękuję. Nie chcę. Ja się czuję dobrze bez tego. Niech to będzie sobie w wodzie. Nie. Ja tu muszę zejść, prawda? No świetnie. A to było przy szybie, teraz nie jest przy szybie. Ja wiedziałem, co się rzuci na mnie. I co teraz? Dobra. Uciekłem. Zostaw mnie. Tylko co mi to da? To na dole przecież cały czas jest. Oh my god. Właśnie mówiłem, że nie chcę kreatur żadnych wodnych. No proszę. O, już mnie płynie od razu. God damn it. Zostaw mnie. Zostaw. Odejdź. Nikt ci nie chce. Rozumiesz? Nikt. Tu mogę na górę wejść. Na górę! Chory jesteś! Nie złapała mnie. I mnie utopiła i udusiła pod wodą jednocześnie. To się nazywa śmierć. Nie ma co. A czemu ty się nie rzucasz na mnie od razu, co? Mogłabyś, kreatura, ta kreatura, mogłabyś się rzucić na mnie. Ale się nie rzuciłaś. Zostaw. Puść mnie. Nie. Ja mówię ci stop. Nie chcę do czynienia mieć z żadnymi kreaturami. Nie. Dopóki nie jestem w wodzie, dopóki nie słyszę plum, to ja jestem bezpieczny. Znowu myślałem, że nie zdążyłem. Damn. Tam na prawo może coś być, aczkolwiek nie musi i ja nie zamierzam tego sprawdzać. Nie. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Wait a minute, i tak muszę tu skoczyć. Ale po co i gdzie? Więc wyjście. A ta kreatura gdzie jest? Pod wodą gdzieś, prawda? Znaczy, da. Ale pytanie gdzie? Czy ja mogę zrobić coś z tym? Nope. Musisz tylko złapać? Nope. No to dobra, skoro gra mówi skacz, to gra mówi skacz. Idealnie do drzwi. Drzwi miałem zamknąć, prawda? Nie miałem zamknąć. Zdążyłem, na spokojnie. Tylko to nie koniec z tą kreaturą. O, widziałem, jak ona płynęła na dół. Świetnie. Co teraz? Shite. God damn. Na hak mogę wejść? Tak. Tu jest... Co mi ten guzik da? O! To pa. Wait a minute. To spadnie na dół? O no. A teraz mogę tu... Aha, dobra, muszę... Dobra, w porządku. Muszę się rozbujać tam na lewo. I znowu timing. Jeżeli ja tu spadnę do wody, to będzie po mnie. Dobra, muszę to rozbujać. Bez łańcuch w końcu, jest takie proste. No muszę to rozbujać od samego początku. To jest po mnie. A ja mogę tu i tak wejść, gdzie ja mam się rozbujać? Nie do końca czaję. A co jeżeli ona jest, zatrzymuje się w lokalizacji ostatniej znanej jej? W sensie ona widziała mnie tu w wodzie ostatnio i ona czeka pod tą platformą, bo na wieży ja tu jestem. I teraz jeżeli ja kliknę guzik, wejdę na górę, pójdę tam na lewo, na ten łańcuch, wejdę z powrotem, przelecę sobie tutaj, ona będzie o tym wiedziała, pójdę na prawo i ją wtedy ogarnę. To się może udać, spróbujmy. Mówię, jest takie, że ten łańcuch bardzo szybko tu leci. Puśćcie tego. A nie mogę. Chociaż właśnie, patrzcie, widzieliście to? Zamoczyłem nogi w wodzie. I ona zobaczyła mnie tam. To ma sens. To się może udać. To ma sens. To jest sensowne, to jest realne.
Żeby tylko nogi zamoczyć. Taka jest niesamowita. Proszę bardzo, o to mi chodziło właśnie. Żeby ją... Tak, ona zostaje w miejscu. Żeby ją tam na lewo zaciągnąć. I teraz ja na spokojnie bym tu mógł tam na prawo przepłynąć. Tak mi się wydaje. Puśćcie. Młody. Popójrzę się. Dobra. YOLO! Tak, ona jest daleko, daleko. Oleja, 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 oh shit! Boom! Udało się! Dobrze! A... Dobrze, makownico, bardzo dobrze, jestem z ciebie dumny. To nie wprawiło dobry humor. To bardzo. Tu na górze coś jest. Przestań się puszczać tych lin, kiedy ja cię o to proszę. Na szczęście woda jest bezpieczna teraz. Nie muszę się obawiać. Coś mi tutaj zje zaraz. A to jest linka, która ja się mogę złapać tutaj po prostu tak, tu po prostu sobie wejść na górę, jak spadnę. Tak, to jest linka, nie muszę tam na lewo płynąć. Huh. Rozkminiłem to sam. Haha. Genialny jestem. Ale żeby, zobaczcie, żeby tylko nogi zamoczyć, no... Która gra takie coś robi? Jezus, jestem mega, mega jestem zajarany tą grą. Jestem mega szokowany niektórymi rzeczami i bardzo mi się ta gra podoba. Halo? O, mogę to jest włas jakiś, oh shit. No nie, wróciła. Albo to jest inna. Spadaj, no. Tu się zapadnie któraś kratka, tu się zapadnie któraś kratka. Chyba nie zapadła się żadna kratka. Dobrze. Czemu to jest w ten sposób tutaj? Mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć, ale po co? Aha, chyba już widzę po co. Dobra, to muszę ją tutaj zaciągnąć. Skoro już wiem jak ona działa. To ją tu zaciągnę. Hej, chodź. Ale na górę, dobrze, Jezus Maja, to było tak bliskie. Okej. Nie wiem co jest dalej, ale ten guzik jest bardzo ważny. Więc chodźmy do niego. Oleja, oleja, oleja. Wyłaź, no nie! Mody, co to było? Muszę to otworzyć i zamknąć. Gdzie ona jest teraz? Ona jest tutaj? Tak, 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 tak. I widziałem tylko ręce z tej wody jak wystają. Jezus, fajnie. Ojej. Don't want it, don't need it. Nope. Dobra, YOLO. Młody, dawaj, 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 dawaj. Będziemy musieli jeszcze raz zrobić dokładnie to samo, co mi się bardzo nie podoba. No ale cóż, no ale cóż. Okej, ona jest teraz tutaj. Ja muszę teraz iść tu na lewo, ściągnąć ją tam, iść tutaj z powrotem, kliknąć guzik i wpłynąć pod to, jak to się zamyka. Drugi raz taka sama sytuacja, zostanę kłębkiem nerwów po tym. Ja to wiem. Chodź, chodź, chodź. A widzisz mięsko w wodzie, tak? Widzisz mięsko w wodzie, fuck you! Nie ma takiej opcji nawet. Teraz może być opcja, ponieważ mogę dostać po dupie, dobra. Jop, 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 jop. Proszę, 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 proszę! Rany boskie, wyobraźcie sobie być w takiej sytuacji. Na wszystko macie tylko jedną szansę, nie? Święty panie. Co muszę popłynąć dalej? O, te sekcje z tą kreaturą w wodzie są naprawdę, naprawdę ciężkie. To jest do ogarnięcia psychicznie. God damn. Gdzie my teraz jesteśmy? Aha! Gdzie ty mnie prowadzisz? Ja nie jestem martwy. Ona mnie prowadzi gdzieś. Tak miało być. Tylko dlaczego?
ekran się ściemnia. Co to jest? Nie mogę się ruszać. Co jest? Oddychamy pod wodą. Co? Co to jest za urządzenie pod wodą? A rusza rękami po powierzchni. Brakło mi słowa. Po dnie. Zostają ślady. Czy ja mogę teraz płynąć gdziekolwiek? O mój Boże, to symulator chodzenia zmieniło się w symulator pływania. God damn. A co jak się wyrzucę na górę? Co się stanie wtedy? Bo spadłem na dół. Co się stanie jak wyrzucę na górę? Nie mogę. Dziwne. Tu mogę płynąć, tu jest światło, a tam gdzie jest światło, to ja zakładam, że jest droga dalej. To jest jakiś budynek pod spodem, pod wodą. Ale że o co chodzi? Może to jest coś, co zatonęło po prostu. Nasz chłopak potrafi pływać. I to pod wodą. I jeszcze oddychać. Ta kreatura nam pomogła, albo to była inna. Bo to w sumie była inna raczej. Nie, po co mam wypływać, skoro ja oddycham pod wodą? Miałem odcinek już kończyć, szczerze, ale... Ale to... Zapowiada się na coś bardzo... ciekawego. Dlatego pogramy jeszcze chwilkę. Ogromne to jest, wow. Co tu mamy? One tu nie płyną, ale ja tu płynę. Ja tu wpłynę, tylko nie wiem po co. Co to jest, mogę się tego złapać? Mogę? No, no tak, nic mi tu nie da. O, wróciłem turbinę. A, ma się tego trzymać. Teraz rozumiem. Dawaj, dawaj. Trzymam się. Nie wiem, czy bym tam dopłynął, także podtrzymam się chwilę tutaj. Okej, teraz możemy przepłynąć. Przez turbinkę. Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym... puścił się tu i ciekawe, czy mnie poszatkowało. O mój Boże. To było bliskie. Zapewne tak. Czy mogę tu na górę wpłynąć? O, hello! Gdzie ja tu płynę? Co na powierzchni? Ja tam na prawo mogę przepłynąć. To jest pytanie, po co? Nieźle. Powiem wam, że... naprawdę jest ciekawie. Okej.
jakieś kawałki ciała spadają? O nie, światło wyciło. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, znowu to samo. No dobrze, spróbujmy. Tylko co oni by patrolowali w takim miejscu? Szczerze? Coś na pewno. Teraz pytanie, czy mi się... O, znowu na styk z tym cieniem. Czy mi się uda to na raz skręcić? O, to się już wraca, świetnie. Może są dwa. Okej, jak ja mam to zrobić w takim razie? Czy to wraca od razu? Tak, to wraca od razu, w ten sposób. No dobra. Co mi to daje? Co ja obracam? Bardzo bym chciał wiedzieć. A teraz mam cień... Dzień, gdzie już kochałem do niego, no. Czyli ja nie muszę się przejmować tym światłem w momencie, w którym będę tym kręcił. Czy to jest to, o co chodzi? Czy ja to mam dobrze... Czy ja to tak mam rozumieć? No nie, bo zrobiłem to źle. Nie wiem, gdzie mnie tam zabierają. Ale mniejsza, dobra, jestem tutaj. Tu miejsce zrobią. Teraz muszę poczekać, aż to się wróci tam na prawo, bo to od razu leci. No właśnie, zrobiłem to źle przed chwilą. Czy ja nie muszę się teraz tym przejmować? Czy dobrze to rozumiem? Powiedzmy. God damn it, no. Prawie to zrobiłem. No dawaj, dawaj, wieki bracie, na prawo. Okej. Czekamy chwilę. O, było bardzo blisko, żebym to skopcił. Dalej nie wiem, co ja robię. Ej, chyba nie zdążę tutaj. Chociaż nie, tu mam przecież cień. To jest mi się nie stanie. A, w ten sposób, okej. Okay. Za nisko. No to niedobrze. Teraz jest git. Musimy poczekać teraz, teraz to skosi. Tego byśmy nie chcieli. Super, dobra, możemy teraz iść. Yeah! Czy my w jakiejś maszynie jesteśmy? Bo to z tymi turbinami to wyglądało jakby... Myśmy byli w samolocie, oczywiście nie jesteśmy w samolocie, ale tak to wyglądało. Dobra, trafię tu. Idealnie wręcz. I teraz nie potrzebuję powietrza dalej, tak? Tu jest ściana. Chyba, to płyniemy w dół. Załóż z rybkami. Nie ma jej, to tu mogę przepłynąć na prawo? No nie, muszę na lewo płynąć. Bo ja czegoś nie widzę, prawie mało widzę aktualnie. Bo mi światło świeci tutaj. No nie mogę tu nigdzie popłynąć, to o co chodzi? Gdzie ja mam przepłynąć? Chyba, że ja muszę wypłynąć stąd. Chociaż to nie miałoby wtedy sensu, żebyśmy tu płynęli. No dobra, to wypływamy stąd. Idziemy na prawo. Tu przejdziemy. Ciekawie jest, ciekawie. Tu jest światło, ja mogę w to światło wejść? O! To jest miejsce z pierwszej miniatury, którą zrobiłem do Inside. Ukryje jest jakaś osoba. Teraz już wiem. Skąd to jest? Tu są ludzie. Nie, tu są ludzie. Tu u góry. Nie wiem. Ale fajnie było... Ej, chwila, muszę coś tu zrobić. Co, guziki? Nie. To jest po prostu miejsce, które mogłem zobaczyć tak o po prostu. To w ogóle pewnie wygląda jak ludzie, ale to chyba nie są ludzie. No nic, tu jest guzik. Klik. O
Okej, okay, nie widzę sensu w zamykaniu tego. Szczerze. O shit, gdzie tu poszedłem? Włas, ale otworzę go tutaj, pod wodą? Tak. O, tu otworzyłem teraz to z tej strony. Tylko po co? Szczerze. To może mieć jakiś sens głębszy, ale... Może być skrót, ale nie wiem do czego, skoro idziemy tak troszkę za prawo. Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, zamknijmy to. Skoro to ma być zamknięte. I chodźmy tu. Okej. Okay. To wydaje się być fajnym miejscem, żeby odcinek zakończyć, także... Jak widzieliście, działo się sporo. Fajnie, że udało mi się w odcinku pokazać wam to, co widziałem, to, co nie widziałem. Nie fajnie, że nie udało mi się pokazać z całości tego, co nie widziałem. Może tak to ujmę. Następny odcinek będzie już 100% na ślepo. Zapamiętam sobie. Działo dzisiaj dobrze, ale... Ale jest czasami gnojem. Także mam nadzieję, że je zapomnę następnym razem. Zapamiętam sobie i gdzieś sobie zapiszę. Nie wiem, kiedy zostaje sobie karteczkę, czy nie wiem, czy cokolwiek. Zawiążę sobie na palcu wstążkę. Będę wiedział, że... Ty, nie zapomnij o czymś, jak było w Słoniu Czambalskim. No dobra. Trzymajcie się, moi drodzy, na razie. Cześć, pa. Do zobaczenia w następnych filmach z Insight. Trzymajcie się. Pa, pa.